O, widzicie? Dziękuję, nie słychać, już słychać. Tyle miłych rzeczy powiedziałem i co teraz? Nagrało się, ale przecież nie było słychać. No dobra. Słuchajcie, to jeszcze raz. Dobry wieczór, Scratch dobry, bardzo mi miło. To kolejne spotkanie. Gdzieś tak wypada, że spotykam się z wami w tym okresie ostatnim co 2 tygodnie, chyba trzeci albo czwarty, już nie pamiętam. I w ogóle dzieliłem się, kiedy było widać, jak tak poruszałem swoimi ustami, to powiedziałem, że cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że jesteście w piątek wieczorem, popołudniem. Ale to ja się bardzo cieszę. Patrzyłem sobie troszkę, bo mogę, jak jesteście poczekalni, zobaczyć skąd jesteście, więc widzę, że jest Łódź, widzę, że jest Pomorze, widzę, że jest Śląsk, widzę, że jest Szczecin, że jest Poznań, więc mamy po prostu. Cześć Monika, wow, sąsiadka. Nieźle. I słuchajcie, wspaniali. Z racji tego, że jesteście, to dzisiaj przygotowałem dla Was prapremierę takiego narzędzia robotycznego, że nie mamy robotów, a możemy uczyć, bo Amerykanie wypuścili. W Waszych szkołach kurzą się dasze, ale będziemy mogli je odkurzyć wirtualnie, bo jest coś takiego jak symulator dasza. Więc na zachętkę tego wrzucę Wam filmik tylko na początek, bo to będzie gdzieś tam w drugiej części, dłuższej naszego spotkania. Już mam filmik. Okej, puszczę wam tylko. To jeszcze było w wersji beta. Teraz jest już ładniejszy, więc będziecie pracować sobie dzisiaj z ładniejszym daszem. Zobaczcie. Tutaj trochę dasza puszczę. Kawałek. On sobie tam jest. Za chwilę się uruchomi. Tu jeszcze ma wylany asfalt. Cały czas nie ma tego asfaltu i wygląda to troszkę inaczej. Więc dzisiaj sobie też z tym narzędziem popracujemy i Łaj. No tak, mrugnie mi jakiegoś. On musi sobie pogadać, ten robot, to wiadomo. To gaduły są straszne, te roboty. Więc to jest taka, jak to się nazywa? Trailer tego, co dzisiaj będzie. Że to prapremiera. Pierwsi to widzicie, naprawdę. Jeszcze nikomu tego nie pokazywałem na żadnym webinarze ani na szkoleniu. Dobra, starczy tutaj dasza, więc będziemy daszować, ale nie tylko, bo też zaczniemy od spokojnie, jak zwykle, delikatna rozgrzewka, ale jak najbardziej robotyczna w temacie robotów, tego, jak można zrobić. Mam tam, no wiadomo, mam tam, no bo jakby jesteście w ten piątek o tej godzinie tutaj ze mną, to ja muszę, nie mógłbym zrobić. Dobry wieczór, Renato, nie mógłbym zrobić tego inaczej. Więc bardzo mi miło, startujemy roboty. Bez robotów, ale o robotach. Jak widzieliście, robot też będzie, a to nie jedyny robot, który dzisiaj się pojawi. Okej, to jak sobie rozmawiam z dziećmi generalnie o robotach? Jak miałem webinary też teraz, w tym czasie online'owym, ale też jak się spotykałem i w przedszkolu, i ze starszymi, to zawsze sobie rozmawiamy o tym, jak one działają. Trochę ten świat technologii też jest tak złożony, że naukowcy, inżynierowie, oni troszeczkę podglądają świat natury i ten świat natury starają się odzwierciedlić. I tak samo jest z robotami, że trochę się podgląda, jak działa człowiek, jak jego układ nerwowy i jak działają też zwierzęta, bo chociażby roboty Boston Public, które przypominają, cześć Beata, cześć, które przypominają po prostu zwierzęta i sposób poruszania się i przyglądają się stawom, jak one działają i potem starają się to najpierw w postaci takiej symulacji komputerowej odtworzyć, nawet sztuczna inteligencja w tym też bierze udział, uczy się, a później jest to odtwarzane już w jakiejś mechanice. Dlatego też z dziećmi Kraków pozdrawiam ciepło. Dzień dobry, wieczór, Scratch dobry wszystkim. Nie jestem już na pomarańczowo, bo jak wiecie, dzień Scratcha, czyli miesiąc Scratcha się kończy, ale po prostu tona różnych doświadczeń, na pewno będziemy z nich korzystać, ale już postanowiłem być bardziej taki bez tej czapeczki pomarańczowej dzisiaj. Słuchajcie, więc sensory, procesy i mechanika, procesory i mechanika, i jak sobie rozmawiamy z dziećmi, to okej. Okay. No dobra. Proszę bardzo. Już jest. Tak. I słuchajcie, sensory. No czym są sensory? Co naśladują sensory? Co próbują naśladować? To dzieci to wiedzą w mig, że okej, że na przykład jak słuch, to co to jest? Że mamy mikrofony. Że o, Superman, to ciekawe, że ja Superman? Nie, ja nie.
Ja nie, Scratchomen może, to tak. Ci, którzy coś tam widzieli, to wiedzą, o co chodzi i skąd to mrugnięcie okiem. Słuchajcie, no, to też kamera i dzieciaki szybko wyłapują, jak to działa, że są roboty, które mają też zmysł dotyku, czy mają sensor dotyku, sensor temperatury, odległości i jeszcze, o, propriocepcja. Taka anegdotka, pracowałem, wiecie, z tym pedagogiem specjalnym między innymi. Miałem w klasie ucznia, wysoko funkcjonującego ucznia z Aspergerem i mieliśmy takie zajęcia, możliwe, że prowadziłem jakąś godzinę wychowawczą, może tak być, albo jakieś inne zajęcia. Rozmawialiśmy sobie o zmysłach i dzieciaki już wymieniły prawdopodobnie wszystkie zmysły i taka cisza, cisza i nagle właśnie ten uczeń powiedział propriocepcja. I wszystkie dzieci, wow! Co to jest? No, że, no, bo on wiedział, wiadomo, chodził na SI, czyli na integrację sensoryczną. W związku z tym roboty też mają propriocepcję. I w ogóle wy też macie, jak macie urządzenie mobilne, to one też mają propriocepcję. To znaczy, że wiedzą, jak są usytuowane, czyli mają żyroskop. I po prostu, wiadomo, działają ta wewnętrzna taka poziomica, niech tak to nazwijmy. Więc my też wiemy, jak nasze ciało jest położone, i roboty też wiedzą, urządzenia też wiedzą właśnie dzięki temu. Procesory, no to też zabawa zero-jedynkowa, wiadomo, output, input, to coś wchodzi, to co wychodzi, analiza danych, programy, że tak powiem, szybka pamięć, im więcej tej pamięci, tym szybciej pewne zadania są wykonywane. No i mamy mechanikę. Mechanika, czyli mamy cześć, 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 Basiu. Bardzo mi miło. Pani Beata tutaj. Beata, tak to czyżby to nasza stała uczestniczka ze swoimi dziećmi naszych kinologicznych zajęć prawdopodobnie, jeśli się nie mylę, oczywiście. I mechanika to też dzieci spokojnie, ok, mamy kości, mamy układ mięśniowy, mamy stawy, a jeśli chodzi o roboty, to też szybko wyłapują. Co to jest? Czy to są silniki? Że to jest konstrukcja, że to są czasem koła, żeby robot się poruszał. Więc dzieci to łapią, łapią te zależności pomiędzy światem natury, a nami, a tym, co próbujemy zasymulować poprzez to, że robot coś chwyta albo się porusza. Więc w ten sposób działa. No i zaczniemy sobie już też powoli z narzędziami. Zobaczcie, najpierw pokażę Wam przykład. Szkoła podstawowa numer 68. Jola Górecka, bo to też jest nauczycielka, z którą mam szczęście współpracować. W ogóle 68 to taka szkoła, z którą mam szczęście współpracować z nauczycielami i czasami się spotykamy też online'owo na takiej zasadzie jak tutaj, albo troszkę innej, w jakichś Google'ach i spotkałem się z dziećmi, też robiliśmy sobie coś o robotach i tutaj, o, jakie to, o jest, Zuza. Zuza zrobiła robota. Jest taki, zaraz Wam pokażę, dam Wam też linka. Zuza i tu mamy Mimi, robocik i ten malutki robocik kocha wszystkie roboty. Widzicie, prosta rzecz. Jest robot. Tego robota, czyli mechanikę, ta dziewczynka sobie skonstruowała. Dzięki, Klaudia. I już. Tak. I teraz wam dam linka do tego, gdzie to można zrobić i też wam pokażę, że tylko minus jest taki, wiecie, to jest angielskie narzędzie, więc nie ma polskich znaków. Ale ten malutki robocik kocha wszystkie roboty, dała radę. Można pominąć też polskie znaki i napisać polskie zdanie bez błędów. Jest to możliwe. Nie ma problemu w ogóle. Tu jest otwarta sala. To nie jest sala akademicka w starym stylu, bardziej jest sala otwarta, więc spóźniacie się, wchodzicie, wychodzicie. Nie ma problemu. To wszystko się jeszcze nagrywa. Naprawdę, takie czary. Więc. Okej. I też wiecie, technicznie, jak zniknę, to będę robił wszystko, żeby do was wrócić, jakby jakiś internet zrobił psikosa. Jakby mi Monika, sąsiadka, która tutaj jest, zabrała cały internet, co się już zdarzało. Ale też jak będę udostępniał ekran, to będę wyłączać kamerę, żebyście jej nie widzieli, bo dzięki temu oddam internet władania wizualizacji ekranu. Okej. Już, bo tu jest tworzenie robota. Okej, okay, make robot, wrzucam wam. Do tego jest potrzebny flash, więc musicie uruchomić flasha. On jeszcze jest wspierany do końca 2020 roku, więc można korzystać. Mam nadzieję, że później te rzeczy, które są na flashu, jest ich coraz mniej, będą na HTML-u 5, czyli będą czytane. Ale póki co można korzystać, tylko jest flash
Potrzebny. Dzień dobry, Złochodzi. Tak, widzę, że się znacie. To super, że się znacie, że się pozdrawiacie. Bardzo mnie to cieszy. I ja teraz zrobię sztuczkę. Powoli będę udostępniać swój ekran, dobrze? Już sobie przygotuję tutaj rzeczy do tego też. Konto, cyfrowy dialog, bo na tym koncie będę pracować. Tylko jeszcze chwilę, zobaczę, żeby też ten flash. A, już mam flasha gotowego. Ok, więc udostępnienie ekranu rozpoczyna się. Uruchom aplikację. Mamy. W ogóle wiecie, jak patrzę się czasem na tą mapkę, to ktoś gdzieś w Łodzi jest nad morzem. GPS-y oszukują, albo wy gdzieś wyjechaliście, że tak zdalnie nadajecie z nad morza. To też się zdarza. Otwórz Click Meeting, już to robię. Otwieramy. Aplikacja. I już wam pokazuję. Dobra, jeszcze chwilkę. Wyłączam kamerę, mój głos z wami zostanie. Tak bym chciał, żeby tak było. Ok, głos wyłączył. Powinniście już widzieć teraz mój ekran. Mój ekran to ta pierwsza aplikacja prosta, pokazująca, jak Zuza to zrobiła. Czyli jak wasze dzieci też mogą to zrobić, jak im wyślecie. Jak to narzędzie można wykorzystać. Dziękuję za informację. Tutaj Joasiu, Joanno. Nut 16 to Kraków? Ja nie znam tych. Ja znam tylko 65 w tym wydaniu. Dobra. Już tutaj mam. I klikam play oczywiście, czego się domyślacie. Mamy Make Robota. No to też intuicyjnie wiemy, że klikamy sobie w play. No i mamy tutaj robota, czyli mechanikę jego. A Łódź to jest nut 16. Okej, okay, dziękuję. Z Łodzi. Super. No i tutaj wyciągam sobie jakąś głowę robota, po prostu jakieś oczy, szybciutko sobie to przeklikam. Jak to się mówi, jakiś tułów zrobię sobie, taki eteryczny tułów. Mogę też go zaznaczyć i zobaczcie, mogę sobie go obracać, mogę sobie go skopiować w drugą stronę, no i tak myślałem, że tak mogę zrobić. A tutaj nie. I jeszcze mogę go powiększyć. Dobra. Mogę go wyrzucić do kosza, ale nie chcę, niech zostanie, więc taki etoryczny. Później mam tutaj ręce, ciach, jedno, drugie. O, to bym chciał zrobić kopię. O, tu się udało zrobić, widzicie? Ok. Bo tamten był symetryczny, dlatego nie było widać, że zamieniłem jego wygląd pod względem symetrycznym. Mamy nóżki, a nie, zawsze często robię tego odrzutowego. Hops. Taki odrzutowiec. Co tu są? A, muzyk. O, DJ. Tego nie widziałem jeszcze. Aż tak daleko to się nie przyniosłem. Tu na dole można zrobić sobie DJ-a. Fajnie. Z dziećmi fajnie się bawi muzyką też. Dobra? DJ Music. Ok. Pirata zrób. Dobra, Magda. Gdzie to było? A, że Kuternoga. O to chodzi. Dobra, odrzutowy pirat. O, taki. Tej części Piratów z Karaibów jeszcze nie było, ale może Disney nad nim już pracuje. Oki, jak mamy, jak dziecko sobie zaprojektuje tego robota, to wystarczy teraz, już wiecie co, zrobić sobie, kliknąć sobie na dyskietkę. Klikam na dyskietkę i tutaj piszę moje imię, czyli autora. Dobrze. Niech będzie poważnie Krzysztof, imię robota. No to będzie. Pirat zrobiony. Tak, pirat zrobiony. Na życzenie Magdy. Ok, no i mogę coś napisać. Pirat. Nie, może tak. Robot. Pirat. Zbiera butelki plastiku. Plastiku z oceanu. O, wyszedł mi taki manifest ekologiczny. I właśnie tak. I jak to mam zrobione? Dziecko napisało zdanie. Oczywiście mógłbym tutaj to zdanie dalej rozpisywać. Tylko jak widzicie, muszę szukać wyrazów, które mają polskie znaki. To jest to. Dobra. I jak to mam, to domyślacie się. Lecimy. Dyskietka. Mój robot już jest gotowe. Naprawdę to się ściągnęło. Wiem, że tego nie zobaczycie, bo macie tylko otwarte teraz okno. To jest pobrane, ale może się da. Da się tak?
Chyba się nie da. Spróbuję jeszcze tutaj wymyślić. Może się da przeglądarką, żebyście widzieli. Ciach, ciach, ciach. Bo teraz się już tak nauczyłem, że nie pokazuję wam całego bałaganu w moim komputerze. Tylko pokazuję tą rzecz, którą chcę, żebyście widzieli. O. O, da się, super. Przecież to jest przeglądarka, ona potrafi dużo. Więc jak widzicie, tak wygląda to gotowe, pobrane w wersji offline. Mamy, możemy zrobić sobie galerię robotów, piratów, muzyków ratujących. O, zabrakło mi i, jest błąd. Widzicie, plastku zrobiłem. Powinno być plastiku. Więc do poprawki, do poprawki. Ale już lecimy sobie dalej w takim razie. Słuchajcie, ok. Sobie tutaj zobaczę, czy wszystko się zgadza. Wow, naprawdę was jest tak dużo. 60 osób już. Jesteście niesamowici. I ja dzisiaj widziałem tabelkę ze Szczecina, to niektórzy z was, bo ja mam dostęp do szczecińskiej bazy, bo się Szczecinem zajmuję i w Szczecinie pracuję. Po prostu widzę, że niektórzy 5, 6. O, jak zrobić, żeby nie pokazywać całego ekranu? W Click Meetingu, jak to zrobić, tak? Click Meetingu robi się to, bo tylko w Click Meetingu jestem. I w Click Meetingu jest taka funkcja, że zamiast wejść i pokaż wszystko, robię sobie application, tam jest aplikacja. Jak wybieram sobie aplikację, to pokazuję mu konkretnie, które okno ma mi pokazywać. Że ja chcę, żeby on pokazywał tylko okno incognito, tutaj z cyfrowego dialogu jestem zalogowany i nic więcej. Tak to działa, Aniu. Jeżeli korzystasz z Click Meetingu, to tak to można działać. To można w taki sposób z tego to wykorzystać. Jest taka opcja. Też niedawno jej zacząłem używać, bo w końcu kliknąłem głębiej trochę. Z lenistwa pewnie wcześniej tego nie robiłem. A to się przydaje. Proszę bardzo. Już lecimy dalej roboczo, znaczy robotycznie. Słuchajcie, bo teraz coś, co wszystkie dzieci znają. Linka też wam dam. Lego, Lego, Lego. Będziemy mieć robocika, ale nie Mindstorma. Cześć, Ireno, witam Szczecin ciepło. Nie widać mnie, ale słychać. I widać to, co na ekranie. Bitsy i briki, proszę bardzo. Bity i klocki, i cegły właściwie. Jakoś tak. I mamy tutaj całą opowieść, co tam się zadziało. Bitsy i rządził jakiś król bit. Pewnego dnia tam ktoś wykradł chyba mu jakiegoś teravirusa. Tak, na czasie. I każdy tam został zainfekowany i musieli ratować oczywiście cały świat. To jest przecież normalne. Cześć, Magda. Aha, bo może mówisz to do Ireny, ale ja też odpowiadam. Okej. Okay. I widzicie, nie wiem, czy znacie, a dałem linka. Może nie znacie tego, to też taki robocik po prostu z Lego stworzony, z którym można korzystać. Bardzo proste, ale już, uwaga, to już jest z obrotami. To mam nadzieję, że oprócz Renaty, że Renata zna, ale są jeszcze tacy, którzy tego nie znają. I po prostu robocika sobie tutaj, dzięki to robocika sobie tutaj programujemy, mamy robota, klikam sobie, już widzicie, jest do przodu tylko. Pamiętacie Lightbota, to na 200% pamiętacie. Lightbot ma strzałkę do przodu, to przed siebie, a tutaj strzałka w prawo, to strzałka przed siebie. A kierunki zmieniamy sobie w lewo, w prawo tymi strzałkami obrotowymi. Tak to działa. Więc układamy. Wkładam sobie, żeby on szedł przed siebie. To przelecę tylko, znaczy rozwiążemy sobie jeden tutaj fragment. Jedyneczka, klikam sobie. OK, jeden, dwa. Pójdźmy tędy, bo tu jakaś woda wpadnę. Więc sobie wpisuję dwa. Mógłbym zrobić też dwa, oczywiście w prawo te klocki. Potem sobie biegnę. Obracam się w prawo, jestem tu i teraz liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Ej, ej, nie, to jeden. No. Teraz do przed siebie. Przed siebie. I to już widzicie, jest trochę późniejszy też etap. Nie początek, bo to już jednak to, że to przed siebie, a strzałka w prawo, to jak wiecie, jak zaczniemy z tym, będzie mylące. Tutaj 5, potem musimy zrobić sobie w prawo, chyba 1. I potem jeszcze dwa w prawo, tak mi wychodzi. Spróbujmy. Raz, dwa, proszę bardzo. Lecimy dalej. I wydaje mi się, że już jesteśmy w domu. Lecimy. A jak nie jesteśmy, to sobie poprawimy. O, leci nam robocik, cudowny. Ciach, 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 hops, jest. Pach, mamy to. Well done. Świetnie, też się cieszę. I kolejna scena. I bawimy się.
Jak ktoś ma klocki, może sobie zrobić taki offline'owy po prostu i zbudować. Dlaczego nie? Znaczy, jakieś dziecko może, jak to lubi, jak ma w tym frajda, a przy okazji jeszcze ma analizę syntezę wzrokową i w ogóle geometria, orientacji przestrzeni, różne te wszystkie historie. Zresztą wy to wszystko wiecie. Więc to jest Lego. Nie będę szedł dalej. Zobaczcie, że to przypomina nawet juniora, prawda? Te bloczki od prawej do lewej. Tylko szkoda, no ale co zrobisz, że ta strzałka przed ciebie jest w prawo. No ale może to też dobrze. Nie wiem, co o tym myślicie. Może to jest tak, że może to dobrze, że przyzwyczajamy się jednak do różnych sposobów zapisu. Ważne, żeby one były, że mamy to przejść, naprawdę, Ania? Jeszcze to przejść, ale ja się nie przygotowałem. Tamto miałem na tutaj zapisane w notatkach, a teraz, no dobra, lecimy. Koncentrację. Przed siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Dobra, to cztery przed siebie, prawda? Robimy tu i cztery przed siebie. Cztery przed siebie, dzięki. To jest sąsiedzkie wsparcie. Cztery przed siebie i lecimy w prawo. Lecimy w prawo. No to jeden w prawo. Gdzie mam dojść? A tutaj, dobra. To jeden w prawo, proszę. Jak tu jestem, to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jasne, że można by zrobić slalom gigant, ale sobie to nie będę takiego slalomu. Zresztą patrzcie, poszedłem od razu w dół, mogłem inną drogą. Czyli co jest fajne, to jest, że zaczyna być akcja z tym, że możemy mieć więcej rozwiązań. Juhu, to jest super, że jest więcej rozwiązań. Jak w końcu dzieci wrócą kiedyś do szkoły, będą razem i będą mogli tak popracować, to też mogą sobie zobaczyć te rozwiązania. To też jest cenne. Jeden, co ja zrobiłem? Dobrze, cztery w prawo, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, aż sześć. Dobrze, sześć przed siebie. Zrobiłem sześć przed siebie i potem się obrócę. Teraz w którą stronę? W lewą stronę się obrócę. Okej, to jest w lewą stronę. Jeden raz i robimy jeden kroczek. Jeden kroczek przed siebie, mamy to i lecimy. No pewno, ja tak myślę. Ja też to lubię, dzieciaki to lubią w ogóle. To bardzo lubiące, obracające. Lecimy, 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 lecimy i to już będzie. I jeszcze i koniec i tutaj. Super, drugi level. I widzicie, dzieje się więcej po prostu możliwości. Nawet możemy uratować księżniczkę, ale już nie będę szedł w to dalej. Chcecie? Spróbujcie sami. Ja mam dla was jeszcze inne dobro. Okay? Inne dobro, więc jeśli ktoś chce, a nie zapisał, to jeszcze raz daję. O tak, dzieci kochają Lego. Na pewno, że kochają. A, fajnie, Renata, dzięki, bo miałaś to już po prostu przetestowane dzieciakami, nie? I fajne, zobaczcie, że nie ma tych reklam też, tak? Czasami są, w tym wcześniejszym robocie były z boku tam, a tutaj nie ma klikadła, nie? Jak się pracuje też z dziećmi, na przykład jak ja pracowałem z autystami, to było ważne, żeby tych reklam nie było, nie? Jak one były, to wiecie, co się działo, nie? Oni od razu tam poszli w to, a nie w to układanie. No nie zawsze, nie zawsze. No dobra, jak to mamy? Fajnie, Monika, kciuki. Dziękuję tutaj, że się odzywacie, że jesteście ze mną. Dobra. To lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Okej. Teraz będzie trochę bardziej trzecia klasa. Bardziej trzecia klasa i też oswajanie angielskiego. Robot. Karel, proszę bardzo. Otwieram go. To jest z godziny kodowania. Z kodu RG znalezione. Była też aplikacja. Może niektórzy z was nie korzystają. Tak sobie myślę, że tak. I są też proste polecenia, ale już nie strzałeczki. No, hej, hej, proszę się tutaj wgrać. To są go, chyba left, right, może forward jest, nie pamiętam. Ale spokojnie, dzieci, bez problemu. Chyba mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby prowadzić zajęcia z grupą dzieci. Jak zapytałem, co to jest left, right, go forward, backward, to one nie wiedziały, albo żeby ktoś nie wiedział i że szybko tego nie załapały. No, co się tak kręcisz? Jeszcze raz. Proszę się nie kręcić. Naprawdę, proszę się nie kręcić w robocie. O, jest, miło. Więc język polski jest jak znalazł, mamy go. Czyli jeśli chodzi o interfejs, jest w języku polskim. Jest w języku polskim, więc sobie klikamy. Ciach, 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 ciach. Klikamy na start.
Lecimy, odlecieliśmy. Witamy w godzinie kodowania z jakimś NC-labem. Jest tutaj, widzicie, mapa, więc trochę tych zadań jest. Można skończyć ten proces. Zróbmy sobie start. Zobaczmy, czego oni od nas chcą. No. O, jest, wgrywa się, wgrywa się. Jest. Witaj w grze, robot Karel. Karol jest robotem, który uwielbia labirynty. Generalnie jakoś te duszki takie, to one lubią te labirynty. Zna komendy takie jak krok, lewo, prawo, podnieś i połóż. Więc te komendy, ale jak widzicie, są po angielsku. Right, go, get, left, go, put, right, go. Takie historie tutaj są. Twoim pierwszym zadaniem jest użycie przycisku debugowania. Szukam go. On jest tutaj. Tnie. No. Będę mówił wolniej. W Łodzi może jest jakiś, albo u mnie z lasu, znowu porywają mi internety. Dajcie znać, czy u innych jest lepiej, niż jeśli tylko cięcie. Więc mamy tutaj taką opowieść. Klikam na tą debuguj. No i sobie klikam dokładnie, co się dzieje. Ok, zaznaczył, że na prawo, więc klikam. Obrócił się w prawo. Okej, widzę Ania. Już chwilkę, tylko napiszę do Ani. Słychać to jedyna pomoc. Pomoc, wyjdź i wejdź. I wejdź. Czasem to pomaga. Pomaga. A jeszcze ważna rzecz, widzicie? Dobrze, że Ania mnie wyhamowała, bo już poleciałem w kosmosy, a nie dałem wam linku do ankiety. Wiecie, wszystkie z was, które jesteście za Zaprogramuj Przyszłość, to ją wypełnijcie, bo to jest ankieta, w której zbierają te dane o was, czy byliście, czy nie byliście, żeby wam potem to wpisać na wasze certyfikaty po ukończeniu projektu. To jest ważne. Więc dałem wam linka. Okej. Tak, to ja wiem, że czasami tak się zdarza, że słychać, nie słychać, tylko jeszcze zerknę, czy na pewno dałem wam dobry adres do ankiety. Czy się nie pomyliłem? No, otwiera się form office, jest ok, nie pomyliłem się. Bo wiecie, dużo mam tutaj linków i żebym nie... Nie prze, żebym się nie pomylił. Po prostu. Dobrze. To teraz wracam sobie do tamtego miejsca. Wracam sobie do tamtego miejsca, w którym byłem. Muszę znowu znaleźć odpowiednie okienko. Tu jestem. Ok, jesteśmy w tym miejscu. Już. Dobra, to była taka przerwa techniczna. Ja jeszcze później raz wrzucę tę ankietę, jakby ktoś doszedł do nas. Wy pewnie teraz też ją wypełniacie, więc ja sobie pozwolę zrobić sobie łyka wody, nawet dwa. Okej. No i. Aha, nie jestem tutaj, gdzie powinienem. Dobrze, ja to sobie przejdę. Tu jest go, więc idę do przodu. Get, czyli weź. Potem obróć się w lewo. Obrócił się w lewo. Idź do przodu. Idź do przodu. Połóż, czyli put. Zostawił. Obróć się w prawo i idź. I szczęśliwy dotarł do miejsca. Mamy robota, perfekcyjnie zadowolony. Ale jak widzicie, nie ma tu już strzałek. Tu już są komendy pisane. Jak dzieci się oswoją z angielskim, to dadzą radę. Można też sobie przejść od strony takiej ikonicznej, od strony graficznej, właśnie do strony komend, co pozwala na to, żeby sobie z tym poradzić i wiedzieć, o co tutaj chodzi. No dobrze, co mamy zrobić? Teraz twoja kolej. Napisz program, w którym Karel podniesie dynię. Czyli weźmie, zrobi get i dotrze do domu. Jeżeli potrzebujesz pomocy, użyj przycisk szablony kodu. O, jest jakiś, zobaczymy, jak ta pomoc wygląda. No i co?
Klikam na to i nic. Gdzieś może i w innym miejscu jest ten przycisk. Mamy tu użyj get left right. OK, no to teraz wiadomo, jest go, czyli idzie do przodu jeden. Potem ma się obrócić w lewo. To biorę sobie i wpisuję left. Potem, jak będzie w tym miejscu iść do przodu, to jest go. Powiem mu, on będzie na dyni, to powiem mu get, czyli zabierz tą dynię. Jak będzie na dyni, będzie go. W tym miejscu, jak jest, musi się obrócić w prawo, czyli right. Tak, jak to mamy, to startuje. Na pewno macie takie dzieci, jak jesteście, nie wiem, w drugiej, trzeciej klasie. Być może w pierwszej to będzie rzadziej, chociaż też się zdarzą, które sobie też z tym poradzą. To są linki dla Was, a Wy możecie, Aniu, wykorzystać je wtedy, kiedy chcecie. Nie musicie teraz tego puszczać dzieciom, chyba że uznacie, że Wasze dzieci są na to gotowe. Bo też dobrze wiecie, że na pewno jednym z tych rzeczy, która przyświeca Wam też pracy, jest to, że żeby rodzice nie mieli więcej pracy. Więc to są linki, które możecie sobie schować na później, następny rok, albo jak znacie, o, moje dzieci są krok przed tym, to im to wyślę, albo z nimi to zrobię. To już zależy od Was. Po prostu staram Wam się wrócić jakieś rzeczy, które przynajmniej części z Was są nieznane, po to, żebyście mogli sobie z tymi rzeczami popracować. Okay. Znaczy Wasze dzieci mogły popracować, tak. Aniu, tam wrzuciłem, bo Ty wyszłaś i weszłaś i wrzuciłem link do ankiety, że jesteś, to proszę, wypełnij ją. Jak chyba, że ktoś teraz w tym momencie też doszedł, to wrzucam link do ankiety, zaprogramuj przyszłość, żeby wypisać, żeby to zostało też odnotowane, że jesteście. Bardzo dziękuję za to w imieniu zespołu, który ogarnia zaprogramuj przyszłość od strony logistycznej. Teraz sobie patrzę, gdzie ja to mam. Coś, co jest mi bardzo potrzebne. Który to... Okej, dobra. Dobrze, słuchajcie. No to teraz pójdziemy sobie już w stronę tej prapremiery daszowej. Czyli tego narzędzia. Amerykanie, którzy stworzyli tego Dasha, to amerykańskie dziecko startupowe, stworzyli świat wirtualny, w którym Dasha można cześć, Iwona. Tam jest u góry link, możesz się wejść, jak jesteś zaprogramowany w przyszłości, sobie wypełnić go. I ten świat pozwala na to, żeby w aplikacji Blockly, którą część z Was na pewno dotknęła na zajęciach stacjonarnych, przynajmniej tak mi się wydaje, można skorzystać i się z tym Daszem pobawić. I to, do czego chciałbym Was teraz zaprosić, to do tego, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, ale też, żeby pokazać Wam, w jaki sposób można założyć sobie konto, bo oni to wypuścili z racji pandemii, że do końca czerwca, czyli do końca roku szkolnego, korzystanie z tego Dasza jest bezpłatne, że można po prostu z niego korzystać. I dostaje się tak zwaną wersję trial, która jest pełna, czyli w pełni funkcjonalna i pozwala na to, żeby się z tym Daszem pobawić. A żeby się tym Daszem pobawić, trzeba założyć sobie konto na platformie takiej Class Connect, czyli połączenie klasy właśnie z Wonder Workshop. Jak się ma tą platformę, to można sobie z Dasza korzystać. Jest to możliwe. Więc już czekajcie, potrzebuję odpowiedniego linka. Już jest. Dobrze. Wirtualny. To było tak, że przez jakiś miesiąc czasu ja też to testowałem w wersji takiej beta i oni później zebrali wszystkie uwagi i zrobili właśnie taką historię związaną z Daszem. Już coś czytam, ktoś mi coś napisał. A to nie wy. Dobra. Wypełnione, dziękuję, cieszę się. Okej. Okay.
Dobrze. No, otwieraj się, Daszu. Wiecie co? Ja na chwilę wyjdę, bo muszę chyba pokazać wam właściwy ekran znowu, a wy jesteście cały czas na tym samolocie. Dobra, stop. Okej, stop. Wrócę trochę, się pokażę, że naprawdę jestem, że to nie bot, że to nie robot. Dobra. Okej. Wypełnione. Dobrze. Jeszcze Jasia coś pisze i 16 osób coś pisze. Nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że mnie widać i słychać, jak tak dużo osób pisze. Nie, 4. Dobra, myślę, że jest ok. W porządku, już się tutaj przeklikuję. Lusik, krajno, dobra, Ciech. Wiola, za mną się stęsknili? Aha, tutaj, dobra. Ja chyba nie zrozumiałem. Tak, 16 to numer NUC-u, nie ilość osób, dokładnie, bo to jest Łódź, już się dowiedziałem, bo na przykład w Szczecinie jest 65. Dokładnie tak, dziękuję Wam, że informujecie mnie o tym. Ja już tu robię jedną sztuczkę. Jak zwykle, przecież się zgubię w wszystkich linkach, które mam tutaj pootwierane. To przecież jest normalne, ale już jest coraz lepiej. Dobra. Okej. Już. Już. Connect. Już się łączę. Świetnie. Dobra, bo jeszcze potrzebuję jednej danej, żeby mam ten symulator. O, ja go mam otwarty cały czas oczywiście, ten symulator, tylko nie miałem go znaleźć. Ach, przepraszam Was bardzo za ten postój. Za dużo linków. Dobra, teraz widzicie symulator Dasza. Będziemy się nim bawić dzisiaj. Ale najpierw Wam pokażę zajawkę tego symulatora, jak on działa, a potem przejdziemy do tego, żeby pokazać Wam, jak możecie się stać, jak Wy możecie mieć ten symulator u siebie i jak możecie też udostępnić go uczniom. W taki sposób sobie przejdziemy. O, nie widać. Dobra, bo widzicie moją. Przepraszam Was, bo widzicie cały czas prezentację. Dzięki. Dobrze, jesteście błyskawiczni. Co ja bym was zrobił? Udostępnij ekran. No. O, tak, teraz. Tak. Ok. Dzięki, Renata. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję. Renata i Agnieszka tutaj. Dobra. Mamy to. Widzicie, to jest robot. O, teraz powoli. Będzie Wam skakało, teraz będzie to przerywało. Nie będzie takie płynne jak u mnie, bo to jest jednak transmisja z ekranu. Ja troszkę oddalę. Mamy tu tego robota. O, on się oddala. Możemy zobaczyć ten jego świat. Jak widzicie, jest też znana Wam po prostu podziałka w postaci podziałki matowej. Można sobie... O, teraz zrobiłem za daleko i wyszedłem poza świat. O, jak to bywa z takim 3D. Więc mamy różne światy i w tych światach będziemy się poruszać. Możesz wkleić jeszcze raz ankietę, prawda? Ankietę. Czy mówisz o Daszu? Bo jak o Daszu, to dopiero to wkleję. A jak ankietę, to dopiero będziemy szli w tą stronę, żebyście mogli z niego korzystać. A Dasza nie wkleję. Ponieważ za moment wkleję, jak będziemy szli razem, zakładając konta wasze. Od razu mówię, nie trzeba za to nic płacić. Po miesiącu, do końca czerwca, jak się skończy, pewnie was zapytają, czy chcecie przedłużyć, mówicie, że nie. Nie trzeba się zgadzać na to, że wysyłali Wam jakieś informacje, chyba że chcecie. I to jest wszystko. I teraz zrobimy tak, że zaproszę Was do tego, żebyśmy powoli, i ja Was poprowadzę, też założę sobie kolejne konto, ale na moim, że tak powiem, jednym z tych firmowych maili, czyli na cyfrowym dialogu, i założycie sobie konto w takiej usłudze,
która trochę działa tak jak na niektórych szkoleniach, a być może większość z Was widziała, jak kody ERG ma tak, że możesz mieć swoich uczniów, widzieć ich, przydzielać im różne rzeczy, więc oni to połączyli, w sensie taką usługę podobną jak kod ERG z tym robotem, żeby móc z niego korzystać, jest to specjalny kod nauczycielski, więc tak sobie teraz zrobimy, że po kolei sobie przejdziemy. Więc przez ten proces rejestracji, ja też nie będę gnał, żebyście mogli ze mną nadążyć i tak już daję linka do tego procesu rejestracji, żeby on się rozpoczął. I wtedy do końca czerwca macie Wy możliwość Daszem zabawy tym wirtualnym, Wasze dzieci osobiste mają możliwość też i też Wasze dzieci, jeżeli założycie im konta, zaprosicie, to też spokojnie mogą sobie zadziałać. Tak, już Dasza, tak jest. Więc daję link i sam też wchodzę do tego miejsca. Wchodzę do tego miejsca. Ciach, enter. Powolutku się otwiera. Powolutku się otwiera. I jak widzicie, mamy tutaj login, czyli klasyka logowania. Klasyka logowania. Jeżeli chcecie to zrobić ze mną, a chcecie też widzieć, co ja robię, to wiem, macie tylko jedno urządzenie najczęściej. No to, aha, żeby wam działał, jeszcze jedno, żeby wam działał symulator, to nie możecie tego robić na tablecie, w sensie używać Dasza symulatora, potrzebujecie Windowsa z Chromem albo Maca z Chromem. Potrzebujecie jednego z tych dwóch systemów i przeglądarkę Chrome, bo symulator został stworzony pod Chromebooka i pod Chrome ze współpracy, że tak powiem, z Googlem, więc tak to działa. I teraz, jeżeli chcecie widzieć, to możecie, ciekawe czy u mnie, to możecie sobie podzielić ekran na pół. Możecie podzielić sobie ekran na pół w taki sposób, że wy tego nie widzicie teraz. Że możecie sobie złapać okienko, przenieść maksymalnie do prawej strony, puścić i wtedy z automatu macie podzielony obraz na pół. Mam nadzieję, że już jesteście powoli gotowi, że możemy powoli przejść ten proces rejestracji i tego, żebyście tego Dasza u siebie mieli. O, patrzcie, też mnie widać. Zapomniałem wyłączyć kamerę. Wow, ale was tutaj jest. 74 osoby. Czapka z głowy. Dlatego włącz już tutaj. Dobrze. Okej, okay, słuchajcie, to przechodzimy sobie ten proces. Już. Gdzie to było? Tutaj jestem. Okej, okay, więc join now, czyli dołącz teraz, klikam na ten pomarańczowy przycisk. No i wpisuję swoje first name, czyli tutaj moje imię, nazwisko. Oni się zdziwią, że tyle Krzysztofów Jaworskich z Polski już ma konta. Okej, okay. Jak to mam? I to wpisuję mail. Ważne jest, żebyście podali mail, którego naprawdę korzystacie i który będziecie mogli sobie odebrać, bo jak wiecie, w tego typu usługach zazwyczaj trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Więc ja daję, tak jak mówiłem, firmowy, cyfrowy dialog. I teraz ważna rzecz. Też pamiętacie, ja raz miałem na szkoleniu, że osoba zapomniała hasła do tabletu, ale w końcu sobie przypomniała, co jest szczęście, bo już chcieliśmy hakować Androida. Więc jak wpiszecie teraz hasło, to wpiszcie takie hasło, które albo zapiszecie sobie, ja sobie zapiszę, bo jak mówię do was, to mogę zapomnieć. Wiecie, nie mam takiej podzielności uwagi. 13a, ok. Więc sobie piszę, Jagoda, tutaj będzie, bo powiedziałem część mojego hasła. Dobra, widzicie, mówiłem. Za dużo rzeczy naraz, ok. I z małej litery. Mamy to. Więc jak jesteście w tym miejscu, to dobrze wiecie, co trzeba zrobić. Trzeba kliknąć kontynuuj, kontynuuj. I tak. I będziemy już kroczek dalej w stronę tego, żeby mieć u siebie daszowisko. A potem z tym będziemy mogli robić różne jeszcze sztuczki. Okej. To mam nadzieję, że można, że kontynuujemy, że dalej. Jakby było za szybko, to krzyczcie na mnie, tak jak dzieci jest 1-3, mówią stop, stop, proszę pana, albo po prostu stop. Wtedy jak pracujemy ze Scratchem albo czymś innym, to wiem, o dobra, za szybko. Ale nie ma protestów, więc klikam kontynuuj. Kontynuuj, klikam.
O, już. Proszę się nie wieszać, komputerze nie w takim momencie. Oczywiście Chrome powiedział, czy zapisać to hasło. Nie chcę go zapisywać teraz. Teraz nie. I jak mam let's get started, czyli zacznijmy, to ja edukatorem jestem, prawda? I teraz wybierz swoją rolę. Your role. Biorę select, wybierz jeden i jest teacher. No to jest nauczyciel, czyli ja. A czy wy jesteście nauczycielami, a ja mogę sobie tu dać jakiś inny, no. Ale no dobra, niech będzie inny. Niech będzie inny. I teraz tu macie, zaznacz mi, jak chcesz otrzymywać wiadomości, tam sztuczki i promocje. Nie zaznaczam tego, tylko klikam kontynuuj. Klikam kontynuuj. Jestem piętro dalej. Krok dalej właściwie. Jak to mamy, to też wiecie. Country. Robimy sobie wybierz swój kraj. Wybieram swój kraj. Wpiszę py. To się już Polska. Jest Poland. Wybieram sobie Poland, bo jestem z Polski. Teraz type to będzie rodzaj szkoły, znaczy instytucji, czy jest prywatna, czy nie. OK, to moja organizacja to będzie, bo ja z organizacji, wiecie, ja cyfrowy dialog, a wy będziecie ze szkoły. Wtedy wybierzecie sobie public, publiczny. Na tej zasadzie to działa. I wpisuję sobie cyfrowy dialog, a wy sobie wpiszecie szkoła podstawowa numer. Albo zespół, albo cokolwiek takiego. Ok, jak to macie? To ja się przyznaję, ale siedziba cyfrowego dialogu jest w Warszawie. To ja zrobię Warszawa. Chociaż jestem ze Szczecina. Teraz, znaczy jestem w Szczecinie. A jakiś kod pocztowy Warszawa. O, mam tutaj jakiś. Mam jakieś nadanie. A to z Bielsko-Białej, to nie. No nic. 01. Tam Woronicza 17, 01, 5 czy 2, coś takiego. No nic. Mam to. Jak to mamy? Wypisane? To widzicie, prosta rzecz. Nikt nie protestuje, więc mknę sobie dalej i mówię kontynuuj, kontynuuj, kontynuuję. O, patrzcie. Let's head on over to Class Connect. Yes, udało nam się. Thanks. Za zapisanie się, napisał do mnie niebieski człowiek daszowy. I przeniosło nas. Przeniosło. Super. Jak nas przeniosło? To jesteśmy w Class Connectie. Bardzo fajnie. Jesteśmy w Class Connectie. Oczywiście dzieci, żeby przejść do tego symulatora, nie muszą robić tych wszystkich rzeczy. To uff, całe szczęście. Nie muszą. Jesteśmy i w tym Welcome to Class Connect ja chcę eksplorować free trial, czyli chcę korzystać z darmowej usługi, która do końca czerwca jest dla mnie za darmo. Wchodzę w to. Eksploruję. Super. Tu jest napisane, że 30 dni, ale zaraz potem, bo to jest z automatu, a tak to jest 33 dni, bo to jest do końca czerwca, czy coś takiego. Będzie to też napisane. Start free trial. Startuję. Mamy to. Tak, jestem gotowy, żeby spróbować Class Connect. Tak, bardzo. Proszę tutaj internetu dużo. Mielimy. Dokładnie tak. Jest. Muszę teraz potwierdzić, że to przyszło do mnie ten mail. Więc teraz przejdę do swojego maila. Wy tego nie zobaczycie. Nie będziecie widzieć. Wiecie, RODO, inne stwory. Ale już widzę, że coś do mnie przyszło. Przyszedł do mnie taki mail. Poczekam, bo może wchodzi się na maila. No, to prawda. Oj, to prawda. Właśnie tak, Wielu. To jest. Są plusy tej sytuacji też. I już tu mam. Muszę się zgodzić, żeby tak, żeby pokazało całą zawartość. Będzie ładna grafika. Tak jest. Ja już potwierdzam swój mail. On coś. Mówi mi, że go zweryfikował. Tego wcześniej nie miałem. Może już za dużo tych Krzysztofów Jaworskich. Okej. Dobra, potwierdziłem. Nic na mnie nie krzyczał. Więc teraz wejdę z powrotem, jak potwierdziłem. I tu na pomarańczowe. Potwierdzone. A, nie jest potwierdzone. O, patrzcie. Może już za dużo Krzysztofów Jaworskich.
No dobra, ale jak za dużo, to ja mam jeszcze tamto inne konto i zaraz do niego wejdę, jakbym potwierdził. Wam się powinno udać. Przyjdzie do mnie FBI teraz po prostu. No dobra. Udało się, świetnie, gratuluję. Widzicie? A ja tu mam zasadzkę. Ale to nie szkodzi. Tak sobie poradzę, przecież wiecie. Jak nie tędy, to tamtędy. Jak się w każdym razie, jak klikniecie, potwierdzicie, powinno was przenieść do czegoś, co ja tutaj mam. Dobra, wchodzę. Jeszcze nie, jeszcze dzieciom nie. Będzie można udostępnić dzieciom. Pokażę to. Tak, przejdziemy sobie do tej funkcji. Właśnie dlatego się zarejestrowaliśmy. No please, please. Boże, jak ja się teraz całkiem zawaliłem. E-mail niezweryfikowany. Czekajcie, to jeszcze raz spróbuję. No dokładnie, trzeba kombinować. O, nie, 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 nie. Dobra. Zawsze jakieś zaskoczenie. O. Jest. Jesteśmy. Dobra. Przeszedłem tu. Dokładnie. Wszedłem, wiecie, Ctrl-C, Ctrl-V. Przeszedłem z jednego logowania, gdzie miałem pocztę na logowanie, które wy widzicie. OK. Jak jestem tutaj, to u góry jest coś takiego jak Class Connect, bo o to nam chodziło, o Class Connect. Klikam na Class Connect. Znowu już to zrobiłem. O nie, nie chce mnie puścić. Dobra. Dajcie mi się skupić chwilkę. Wyloguję się. Zloguję się z tamtego konta. Krzysztof. Widzicie, tamtego hasła nie zapisałem. Spróbuję. Już chwila, wejdę sobie. Dobra, zapomniałem hasła, oczywiście. Zróbcie sobie herbaty teraz, jeśli jeszcze tam nie jesteście. Wody. Okej, wszedłem sobie, żeby odzyskać hasło. Już wchodzę, odzyskuję je z tamtego konta. O, w tym czasie Ania zapytała, czy znacie jakieś darmowe strony z dyplomami. Może ktoś pomoże. Może tak być. Przerwa na wodę, kawę albo na dyplomy, na przykład. Okay. Jest. Już resetuję swoje hasło. Jestem w procesie, znaczy jestem na swojej innej skrzynce pocztowej, tak. Czuję te FBI jutro 6 rano. No, otwórz się interneciku. Już przechodzę. Okej, nowe hasło mogę ustawić. Proszę bardzo. Okej, jest zmienione, tak mi mówi. Więc wracam sobie z powrotem tutaj do Was. Tak jest. I jeszcze raz. Portal i logowanie. Pracuj jak żółw. A, dzięki, Jasiu. Dzięki. Czyli, że spokój. Dziękuję za uspokajanie. I teraz. Jak wam się udało. Okay. Jak wam się udało, to
to też Class Connect i już będziecie w środeczku. O tak, o to chodziło. Jeszcze to on was tam przeprowadzi przez oczywiście historię, w której macie. On was przeprowadzi przez taki starter, czyli przewodnik, to przeklikajcie to i w końcu traficie do takiego miejsca, że będzie classroom, u góry zakładka i będzie Blockly Dashboard. W tym Blockly Dashboard jest bardzo ważna rzecz. Zapamiętajcie sobie, widzicie Teacher Code, to jest bardzo ważne. Ten Teacher Code sobie spisuje małymi literami. Ja go spisuję, on będzie potrzebny, bo on będzie potrzebny właśnie dla waszych uczniów. W ten sposób to działa. Więc teraz, jak już tu jestem, to i mam ten kod. Nie znika robot i nie puszcza to dalej. Chrome? Korzysta z Chroma, Aniu? Nie chcę gadać z twoim Gmail, nie chcę gadać z swoim mailem tak jak u mnie. Czyli masz tą samą sytuację, którą ja miałem. Tak. A bo tam ktoś napisał, że się udało. Czy jest więcej takich osób, którym się udało dojść do tego momentu, w którym ja jestem? Bo może jest jakaś, wiecie, jak to dzieci mówią, może coś laguje na łączach. Udało się, okej, okay, udało się. Dało się potwierdzić, okej. Okay. Ania, zależy jeszcze jaki mail. Może ten mail z cyfrowego dialogu wydał, dziękuję pięknie, że odgłos, to znaczy oddaję ci oddźwięk. Może się, Ania, twój mail nie spodobał albo coś. Dobra, to lecimy dalej. Można spróbować z innym mailem później jeszcze. Obiecuję wam też, że wyślę wam też taką instrukcję, ale to później będę opowiadał. Dobra, lecimy. Jak to zrobić krok po kroku? Mam już przetłumaczoną, tylko chcę ją ładnie zapakować. Wchodzę sobie do Classroomu, tak? I mam tylko jeden, bo nie mogę więcej, bo to jest wersja darmowa, no ale nie mam z tym problemu. Wchodzę sobie w Sample Classroom, klikam. OK. I tutaj mogę wpisać sobie na przykład Krzysztof, Krzysztof, nowego ucznia. Wpisałem sobie nowego ucznia. Krzysztof, Krzysztof. Mam tutaj jakieś awatarki. Awatarki trochę jak Class Dojo, tylko że. A, Jolanta, bo ty piszesz to, żeby się zarejestrować, że byłaś. Te hasło, tak mi się wydaje. O, właśnie, Joanna, zgadza się. Tak, to prawda. Ale dziękuję, że jesteście. To jest link dla Jolanty, która nuta 16, 16 nuta, czyli noc, łódź. OK. I jak mamy, to możemy wpisywać sobie swoich uczniów. Można też, mogę ich skasować, mogę ich zedytować, nie ma z tym problemu. Wracam z powrotem. Oczywiście, że można jeszcze raz. Aniu, bo udało ci się przejść, rozumiem. Jestem tutaj. Jestem. Super, gratuluję. Jak ci się udało? Jak nie drzwiami, to oknem. Ktoś tak mówił z was. Miał rację. Ania właśnie wykonała łodzią. Jak nie przystanią, to innym portem. Kominem, właśnie. Parowcem w końcu. Dobra, to jesteśmy w classroom. I jak wejdę sobie w sample classroom, to też można zmienić nazwę tej klasy. Tylko teraz. Próbuję sobie przypomnieć gdzie, ale dojdziemy do tego. Może tu. Akcja. Jest. Edit Classroom Details. Zobaczcie, tu jestem. Edytuj detale. Klikam. Jest. Super. Klasa. Zaprogramuj przyszłość. A co? Programuj przyszłość. Proszę bardzo. Jest save. Zapisuję. Super. Mam taką klasę. Jeszcze raz. Dobra, jak miałem tutaj. Zwolnię, jak żółw, zapomniałem. Dzięki. Jak miałem tutaj ten Classroom Sample w tym oknie, to wchodzę, mam tabelę, która się składa z trzech kolumn. Pierwsza, środkowa i trzecia. W trzeciej jest actions, czyli akcje, akcje. Akcje, czyli działanie. Schodzę sobie w dół, nie
to tylko klikam sobie na ten przycisk niebieskim kołem zębatym. Tak, bo jesteś sample classroom, bo musisz to zmienić. Jak jesteś na sample classroom, to musisz wejść tutaj, kliknąć sobie edytuj classroom details, czyli drugie od góry. Klikam i zmieniam nazwę. Zmieniam nazwę. Znowu ci się Ania jakimś kominem uda. I jak to mam? Mogę nawet, wiecie, ale to jest amerykańska nomenklatura, nie? Kindergarten zrobić sobie. Przedszkole jest najważniejszym etapem edukacyjnym, a potem oczywiście 1-3, żeby nie było. To sobie zrobię kindergarten. Dobra, i robię sobie save. I tyle. Tak zmieniłem nazwę. Chciałem zmienić nazwę. A teraz będę chciał jeszcze dodać uczniów. Jeśli chcę dodać uczniów, to wchodzę sobie do środeczka. Klikam na to klasa zaprogramuj przyszłość albo Classroom Sample, jak ktoś ma. Otwieram. Otworzyłem. I zobaczcie, że mam tutaj puste pole. Enter student name i enter profile name. No to jak student, to Krzysztof. I profile name też Krzysztof nawet już się wyświetlił. Czyli wpisuję to. Jak wpisałem, no to jeszcze mogę wybrać sobie awatarka. Troszkę jak klas Dojo. Wybieram sobie, no to niech tu będzie, że to mój awatarek, więc tu rock'n'rollowca takiego, a czemu nie? I jakiś podkład koloru błękit. Ok, jak to mam, to klikam sobie add, czyli dodaj. Klikam add, dodaj. Jest. Jest Krzysztof, widzicie? Tutaj alfabetycznie się ułożyło. Porządna ta maszyna. Zna alfabet. Ok, jak to? I jesteśmy tutaj, mamy to. To, co najważniejsze, to żeby zapamiętać ten kod, który tu jest. Ten kod jest ważny. On jest najważniejszy w sumie. Więc już sobie go zapisałem. Jak go macie, to też go zapiszcie, bo ten kod pozwala nam pracować z Blockly i pozwala też waszym uczniom wejść i pracować z Blockly i z tym robotem oczywiście. Jak tam, Aniu? Dobra, robię sobie tu jeszcze notatki, żeby mi nie uciekły rzeczy, o których pomyślałem, żeby wam jeszcze pokazać i powiedzieć. Bo jak nie zapiszę, to ucieknie. Prawie jak na warsztacie się już czuję. No super, Ania. Dobra, słuchajcie, no to teraz drugi link. Tu już mamy, wiecie, tu się zarządza klasą. Można sobie te dzieci tam zobaczyć, to jeszcze sobie je pooglądamy, jak coś z nimi zrobimy teraz. Bo chciałem badać link już do właśnie symulatora. Pamiętajcie, Chroma miejcie i kciuki na to, za to, żeby nam się teraz udało, bo teraz ważniejsza część, odpalanie symulatora. Mam to skopiowany link. To już mówię. Na pewno do końca czerwca jest to za darmo, a ta usługa Classroomsu, czyli tego Classroomu, jest zawsze przez 30 dni aktywna. To wiem. Jak jest z symulatorem, nie wiem, bo to jest nowa rzecz, którą wypuścili. Więc tego szczegółów jeszcze takich nie wiem. Do końca czerwca na pewno. A potem zobaczymy, co wymyślą, albo o co się uda ich poprosić też i wynegocjować. Więc jak zobaczą, że tyle nowych ludzi z Polski, to może będzie się łatwiej negocjować. Okej. To teraz wchodzę do tego linka. A nie dałem wam tego linka, widzicie? A, już wam daję. Proszę, jest link. Sobie też go uruchamiam. Ok, pojawił się link. Mamy tu dash i dot i Q. Nas interesuje dzisiaj ta część z dashem i dotem. Jak wejdziecie, powinniście widzieć coś takiego. Powinniście widzieć coś takiego. Pamiętajcie, żeby mieć pod ręką ten kod, o którym wam mówiłem. Super. Jest, jest. I teraz play with dash and dot. To klikam na to. Klikam na tą kartę. Klikam na tą kosmiczną kartę. Otwieram sobie ją.
widzicie? Otwiera się powoli. Ok. No, czekajcie, bo tu mój komputer znacznie chyba zwolnił teraz. Ale jest, widzicie mnie. Dobra. To jak mamy, to teraz wejdę sobie, bo ja mam tutaj jeszcze, widzicie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bo kiedyś sobie eksperymenty robiłem. Wejdę sobie na dwójkę. OK. Tylko że on jest już w chmurze, to nie jest tak. O, czu, czu, czu. Potrzebuję wejść do innego okna, żeby być incognito. Czu, 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 czu. Dobra, więc robię to stop sharing, stop pokazywania i przejdę do innego okna. Muszę wam pokazać, jak wejść do symulatora. Tylko sprawdzę tylko szybko. OK, aplikacja, pokazuj. Już pokazuję nowe okno. Super, dobra. Więc wszedłem w ten landing i jestem w takim miejscu. Jak jestem w takim miejscu, mam tu u góry jakiegoś takiego duszka. Wy też go macie. W prawym górnym rogu. W prawym górnym rogu go macie. Kliknijcie na niego. OK. I macie tam kilka duszków. Ja tu mam tego. Jak go mam, to w prawym górnym rogu jest manage profiles. Zarządzaj profilami. Więc jeszcze raz, mam duszka, klikam na niego. A, przepraszam, bo kliknąłem dwa razy. Mam duszka i wtedy w to koło zębate w prawym górnym rogu. Klikam na to koło zębate. I jest coś, co jest mi potrzebne. Teacher code, widzicie? Jest. Klikam na teacher code. O tak, to... Jak to się pojawiło, to już świetnie. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Kontynuuj. Kontynuuj. O, i tu u góry robię sobie teacher kod, czyli mój kod to jest taki. Wy wpiszcie swój. Oczywiście. OK, i tu numer mojego urządzenia to akurat będzie, nazwę to L1. L1. To nie ma znaczenia. I wtedy, jak to mam, to robię connect. O, teraz dopiero kciuki. Jest, zobaczcie, teacher name, Krzysztof Jaworski, czyli ja. Urządzenie L1, OK. Profiles, profile. Mogę mieć akces do klas, tak, do klasy i fajnie, kontynuuję, super. Popatrzcie, Adam i Krzysztof, jest ten uczeń, którego stworzyłem. I ten uczeń też będzie mógł siebie zobaczyć, jak wejdzie na mój profil dzięki kodowi. W taki sposób to działa. O, znikłem? Nie, jestem. W taki sposób to działa. Więc jak macie tam swoich uczniów, jakiegoś wpisanego, to też zobaczycie tych uczniów. Jak ich zobaczycie, to możecie się teraz do nich, możecie stać się tym uczniem. Wodzu prowadź, jasne, super. Czyli do rzeczy, inaczej mówiąc. Nawet żółw musi czasem przejść do rzeczy. Fajnie, Reniu. To wchodzę na Krzysztofa, klikam na niego. O, mieli się, mieli. Jest. Wspaniale. To na razie wejdźmy do czystej karty, czyli create new. Uwaga, klikam na czystą kartę. O, coś znikłem. Znikłem z ekranu. Ale mam nadzieję, że jak kliknęliście na czystą kartę, to pojawiło wam się create new project. A nie, widzicie, wy widzicie. Mam nadzieję. OK, to blank project robi mi create. Teraz kciuki, niech się ładuje. Ładuj się. No, jest, udało się. Mamy to. Ja mam. Trzymam kciuki za was, żebyście też mieli tego robota. Robota. O, ktoś ma. O, na Jaworowej są dwa. To jest nieźle. Łódź też ma robota. Super. Więc wiecie,
Ja już przetłumaczyłem ten proces. Trochę to trwało, ale też starałem się jak żółw. Myślę, że z kartką będzie łatwiej od strony nauczycielskiej. I teraz muszę jeszcze zrobić taki też i film nagrać krótki dla uczniów, żeby wam też dać i krótką informację, jak się łączyć po prostu z tym robotem. Jak się ma kod nauczyciela i tyle. Więc jak to mamy? Udało się, widzicie, super. Dobra, to wy teraz. Widzicie. No wrzucę na pewno za programy przyszłość, ale ponieważ mam was też, wasze maile mam, bo jesteście tutaj i po prostu będę chciał wam to wysłać, żeby to nie umknęło, bo wiem, że na Facebookach milion rzeczy, więc tak, instrukcje muszą być. Wiecie co, bardzo was przepraszam, ale mój komputer muli tutaj chwilę, więc będę musiał się jeszcze raz pokazać pewnie z kamerą, powyłączyć tu kilka rzeczy. Bo chyba za dużo od niego wymagam dzisiaj. Od rana w sumie go nie restartowałem. I żeby nie było draki. Stop sharing. Więc znowu przerwa na łyk herbaty i kawy. Albo porozglądajcie się w świecie. Bo wiecie, możecie przesuwać tego dota. Możecie, jak macie to do powiększania myszką, to kółeczko, to możecie zrobić większy, mniejszy. Bez problemu. A mi się tutaj zwiesiła maszyna do pokazywania obrazu. O, dobra, już się odwiesiła. Jeszcze się pokażę. Tak, jestem cały czas, naprawdę. Jestem z wami. Już jesteśmy zaraz. Najlepsza część będzie teraz, będzie zabawa. W końcu. Będziemy się bawić. To jest. I jeszcze wam pokażę parę sztuczek. Dobra? Tylko, żebym nie zamknął tego, co mi jest potrzebne. Dobra, to zamykam, to zamykam. To też zamykam. Czyli odciążam swój komputer. Linki zostawię, bo jeszcze nie wszystko wam pokazałem. Nie wszystko, nie wszystko. Tu zamknę. Nie ma problemu. Witamy Łódź serdecznie. Bawimy się Daszem wirtualnym. Będzie nagranie. Będzie instrukcja, którą też wyślę do wszystkich. Proszę bardzo. Tu jest link tak zwany ankietowy, że jesteś Zaprogramuj Przyszłość i że byłaś na naszym spotkaniu. Pomarańczowa czapka, bo mnie tutaj uczestnicy prosili, bo jeszcze jest tydzień Scratcha, więc nie mogą się powstrzymać. Tak to czasem wygląda. Więc dziękuję, Monika. Słuchajcie, to ja teraz znowu wyłączę kamerę. I przejdziemy sobie do świata Dasza. Otwórz Click Meeting. Zaświadczenie. Ja nie mam zaświadczenia linków, ale będzie zaświadczenie, bo jak wypiszesz ten formularz, to dostanie zaświadczenie. Tyle wiem. Ale jeszcze, jak dacie mi chwilę, to napiszę tam do podziemi, podziemiami może do centrali, i centrala da mi znak z zaświadczeniem. Tylko to za chwilkę. Application. Jest, dobra. Wróciłem. O, widzicie już mój obraz. Też mam nadzieję. Dobra, to słuchajcie, zabawa jest taka, że wy wiecie o tym, że te kratownice takie, jedna kratka, jeden kwadrat ma bok 10 centymetrów, więc te duże to jest 30 na 30. Chodź tu robocie, trochę cię poruszamy. Zobaczcie, że one tu mają różne bazy. Do tych baz mogą się przemieszczać. Można nawet zobaczyć, jak to wygląda jeszcze. O, widziałem orła cień, widziałem Dasza cień. I chciałbym się przenieść na razie to na to pole tutaj. To takie żółte tam jak koszykówka. Czekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 razy 30. Oj, dzieci, przydałyby się dzieci. To najlepszy kalkulator. Nie zdążę zadać pytania 6 razy 30, one już znają odpowiedź. No dobra. A, nie tylko dzieci. Dziękuję. To wtedy robię tak, że mam już start cudowny tutaj mojego robota, więc to już wiecie, drive i chciałbym, żeby pojechał do przodu. Więc do przodu biorę sobie, wyciągam sobie bloczek forward i na tym bloczku forward mówię 100. Hej, działasz? Działasz. Wiem, tempo żółwia. 100. To jest, no to tylko 100, okej. Tu też możecie zwiększyć prędkość, zmniejszyć. Dobra, przyspieszę go trochę. Jest 100.
I jeszcze potrzebuję 80. Więc biorę sobie do przodu i 80. Proszę bardzo. Potem pokażę Wam sztuczkę, co zrobić, żeby się tak, że można, że nie trzeba mieć ograniczenia 100 i można zrobić nawet 182 centymetry. Pokażę Wam taką sztuczkę, jak to robić. O, Irena do mnie napisała dwa kwadraciki takie prostokąt, takie ten. Coś tam było, pewnie jakaś emetikonka. No i jak to mamy? No tak jak w Scratchu. Uruchamiam play, przepraszam, i w Scratchu, i w Dashu. I on się przesuwa do przodu, jedzie tam do tego świata. Jedzie do tego świata i nie dojechał. Coś źle w obliczeniach. No dobra, to znaczy, że to miało być. To zróbmy sobie tutaj jeszcze 100. Modyfikuję. A co? Wróć. I zielona flaga. Znaczy, no, zielona flaga, bo ja dzień skrecza cały czas mam w głowie i dlatego o tym skreczu. Kogoś dojechał, u mnie nie. Nie w ogóle, jakby miał tam jakąś bramę. Nie wiem, o co chodzi. U mnie nie dojechał. Jak widzicie, nie kłamie. Laguje się, dzieci powiedzą. No. Za dużo z dziećmi przebywam online. Dobra. Mamy to. Ale gratuluję, że u was dojechał. No wie, kto tam dobrym jest programistą. Stop. Okej. Zobaczmy też, co tam jest. Odrozłączę to teraz. I w ogóle wejdę sobie jeszcze raz na ten start. I chciałbym zrobić tak, żeby mój robot, teraz już tak całkiem poważnie, może żeby wjechał, wcześniej to robiłem, żeby dojechał tu na to żółte pole. Haha, czyli że przesunął się tam tyle, potem odpowiednio skręcił i pojechał do przodu. Więc wtedy spróbujcie, żeby tam dojechał do tego pola. Tu mamy drive i będziemy obracać się w lewo, więc wyciągnę sobie w prawo i też do przodu. Na razie tak, a ja w tym czasie zapytam, co z tymi, dobrze? Zapytam, co z tymi zaświadczeniami. Więc na chwilę odejdę od Was. Wy tam zaopiekujcie się Daszem. Muszę wejść. No, komputerku, działaj. Zapytam o to. Do najtrudniejszych zadań wykorzystuje się synka. Super, dobrze, a to jeszcze nie było trudne zadanie. Albo córkę, pewno. Na pewno to rozpracują, raz, dwa. To się zgadza, to się zgadza. Outlook. Wchodzę na pocztę, a nie na pocztę, na Teamsy, widzicie. Jak wyślę maila i zapytam o zaświadczenia, to przecież dostanę odpowiedź w poniedziałek. Dobra. A w tym czasie to mi się to otwiera, więc sobie to coś ułożę. W którą stronę ono? Nie, niech sobie pojedzie do przodu. Niech sobie pojedzie do przodu dziesiątkę. Coś mi tutaj kręci, że z internetem, w sensie, że on w tej chmurze coś nie bardzo jest ulokowany. Dziesiątkę. Wiecie, tak się przyzwyczaiłem do Scratcha, że chcę wszystko robić ręcznie. Naprawdę, miesiąc Scratcha był intensywno-scratchowy i ten interfejs jest ciutkę inny, ale robi różnicę. Robi różnicę, jak się w Scratchu człowiek bawił. Do przodu 10, potem obróć się w prawo 90. No i teraz bardzo solidnie to policzę. On stoi tak. 1, 2, 3, 4, 120, 100, 20 i wjedź do budki. Dobra, tak sobie ułożę. 120. Dobra, i zaglądam tu. Jestem. Zapytam. Dobra, wchodzę do sali pytań ważnych o zaświadczenia. Okej, okay, odpalam go. A, jeszcze nie, to nie tak. Jeszcze chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie, można go też odpalić na dużym ekranie. Bo jak jest tutaj play, jest dźwięk, bo to też się pławimy, to mogę zrobić duży ekran. O, i teraz jest widok. No, teraz jest to, o co chodziło. Jest profeska. Przepraszam. No i teraz tutaj play. No. Ale laguje. Ledwo się rusza.
On chyba sobie wziął do serca, że jego obsługujący to żółw. A co, nie zrobiłem obrotu, kolego? Wejdę, jak ja ten kod ułożyłem. Czyż dałem mu 10? Gdzie on jedzie? A teraz jest połączony. Dobra. Że horyzont. Za horyzont. No tak. Rozrabia. Moje internety tego nie wytrzymują. Jak miałem dla starszych webinar w ramach dnia Scratcha dla 4.8, nie obraca się w prawo. Hej. Obracasz ty się w ogóle w prawo? Chciałem przejść do następnych sztuczek. Ok, zobaczmy. Bo u góry kręci mi się cały czas to w tej chmurze, jakbym się rozłączył z serwerem i łączył z powrotem. Myślę, że to stąd ten problem. Dobra, okej, obraca się. Nieźle. Załapał. Ale tak jakoś nie w pełni. Pytanie do was mam. Jak macie swojego duszka, to macie takiego ptaszka, czy wam się kręci kółeczko w chmurce? Bo jak jest ptaszek, to jest dobrze. Jak się kręci, to znaczy, że on nie ma połączenia z tym, z serwerem. O właśnie, powinien być ptaszek. Dokładnie. A u mnie teraz jest ptaszek. Ale widzicie, on nie działa tak, jak powinien. Mam nadzieję, że u was działa lepiej. Że u was słucha wasz dasz. Bo jak mnie widać, się nie słucha. Teamsy też nie. Ja myślę, że to jest problem z moim internetem. No tak. Dobre, dobre. No chyba, że hodują kanarki. O. Nie, wiecie co? Czy ja mogę coś zrobić? Naprawdę, ale czuję, że po prostu ten mój komputer się przegrzewa. Myślę, jak z tego wybrnąć, żebyśmy nie męczyli się przez pół godziny, bo chciałem wam jeszcze coś pokazać. To zróbmy tak. Słuchajcie. Zróbmy sobie taką rzecz, że nie zostawię was samych. I zobaczcie sobie. Zobaczcie sobie coś takiego. Przepraszam, ale zrobimy następującą rzecz. Zresetuję komputer, więc mnie nie będzie. Już się pokazuje. Przepraszam was, zresetuję komputer, bo to widzicie, co się dzieje. On tam mi zamula i po prostu lagi są. No więc. A, bo to Jaworowa. Ktoś mi powiedział, tylko nie wytnij lasu, żeby mieć internet. No w życiu nie zrobiłbym tego. Więc słuchajcie, dam wam link. Link, w którym też coś związanego z robotami, bo mówiłem o procesach, o procesorze. Tam możecie sobie zobaczyć rzeczy związane z układami elektrycznymi, z symulatorami. Można dawać żaróweczki, oporniki, takie rzeczy. A ja, nie, wy zostajecie tutaj, nie wychodźcie stąd, dobra? Nie wychodźcie stąd. A ja tylko wyjdę i wejdę. 3 minuty, ok? Dobra? Wy nie wychodźcie, ja wrócę, obiecuję. Dacie radę beze mnie, wierzę w to. Dzieci też dają radę. Nawet pisały, niech się pan nie martwi, bo kiedyś była taka sytuacja, dobra? Wrócę, jak się tylko szybko da. Kończę i wracam do was.
Już jestem, dziękuję. Już jestem z powrotem. Dziękuję, że zostaliście. Uf, dobrze. Już, już, już. Fajnie. Już nawet mi się otworzyły wszystkie te rzeczy, tak mi się wydaje, które były wcześniej. Mam też to, dobra. Tak. Tak, jestem. Fajnie, dziękuję. Nie wiem, czy weszliście na ten link, który wam dałem wcześniej, ale w takim razie, skoro go wyjąłem, to tylko wam pokażę, co tam jest. I to trochę od strony Makey Makey, który w końcu właśnie się pojawi, jak będzie. To już pokazuje, jak to działa. Bardzo fajne. Z dziećmi się bawiłem na razie tylko szeregowy i równoległy układ. Ok. Uruchom, zezwól. Dobrze. Się pojawia. Dobrze. I udostępniam ekran. Wyłączę kamerę. Tak, witam ponownie. Fajnie, że zostaliście. Dobra, dzięki. I teraz udostępnij pobito. Już się ogarnia. Otwórz Click Meeting. Tak, cześć Klaudia. Tak. To zobaczcie, jakie to fajne. Chyba, że już przeklikaliście. Ma się normalnie symulator pięknych zestawów tutaj. I zobaczcie, co jest najlepsze. Tu to wygląda tak dziwnie, ale zobaczcie, a propos robocików. O, to jest dopiero historia. I te żabki to są żarówki. Jak sobie je przenoszę, to mogę zrobić prosty układ po prostu. Nie będę teraz układał szeregowych i równoległych, tylko tak, żebyście zobaczyli, że to fajnie zadziała. I jak to, jakiś przydałby się pstryczek. No wolę ten taki pomiędzy, o, że taka żarówka. Czekajcie. Ile ona ma? Okej. Okay. Już tutaj układam sobie, układam i po prostu tworzy się serce robota. Ciach. Więc pięknie przewody, są też oporniki, można się pobawić. Dzieci mogą się pobawić, poeksperymentować, jak to działa. O, tu jest włącznik, switch. OK. I tutaj mamy jeszcze zakręt. OK. Run. Zobaczymy, spalimy, nie spalimy. Zaświeci, nie zaświeci. Start. Świeci się pięknie. Widzicie, tak to działa. A zobaczcie teraz w tej krainie takich robotów. Dzieci mówiły, proszę pana, tak, no dobrze, to będzie tak. O, i żaba świeci. No i można robić równoległe, szeregowe. Mamy też oporniki, więc taka wiedza o przepływie prądu. Czemu nie? W taki sposób? Można też i bezpiecznie. Nie ma ryzyka porażenia. A, i tu też oczywiście działa ten taki techniczny. Więc to, jeśli chodzi o to, co wam dałem, że fajne serce, procesy, jest żarówka, to jedynka, świeci się, nie ma, to zero, więc też binarny system, zero-jedynkowy, fajna rzecz. No, technika klasa piąta, ale jak wiecie, moja dusza nie jest duszą podstawy programowej. Janno.
Mnie wyrzuciło. Niestety. Niestety mnie wyrzuciło. Dobra, kolejna próba. Otwarłem drzwi. Być może będą lepiej przechodzić fale. Przepraszam bardzo za. Może to jest ten czas, że wszyscy wchodzą, piątek wieczór i dość się napracowali się online i dlatego trzeba sprawdzić, co jest w internetach. Może to to. Aby było lepiej. Ale dziękuję za miłe słowa. Bardzo wam, że nie krzyczycie. Spokój musi być. No muli bardzo. Ach, ale jeszcze trochę. Daj radę, no. 20 minut fajnych rzeczy. Proszę. Create. Okej. Okay. Bo tu też macie gotowe projekty. Te gotowe projekty też możecie sobie wybrać, szczególnie tam, gdzie jest Dash. I na przykład, o, żeby Dash jeździł jak Snake, czyli żeby jeździł po tym kształcie, to możecie kliknąć na Snake'a, zrobić Create. Wchodzimy. No i mamy Dasha teraz. Już gotowy projekt. Przygotowany. O, znowu mi chmura lata, naprawdę. Ale dobra, lecimy dalej. Nie będę marudził. I on teraz powinien się przesuwać w normalnym tempie. Ale jak widać, robi to w bardzo wolnym tempie i nie gada ze mną tak, jak powinien. Więc stopuję. Ale można skorzystać z projektów, które już są. Ale to nic. Obiecałem wam przynajmniej dwie rzeczy. Więc pierwsza rzecz taka, ok, co zrobić, jak potrzebuję 55, nawet 155 cm za jednym razem? Jest to możliwe. Chciałem wam pokazać, jak to zrobić. 26 cm za jednym razem. Nie ma problemu, jeżeli to to, jeżeli o to chodzi. Więc wchodzimy sobie w przedostatnią szufladę. Przedostatnia szuflada to jest. Usunę sobie te. Nie wiem, wiem, uciekaj. Dobra. Znowu jak skreczu chciałem. A, 26, no tak, dokładnie tak. Dokładnie. Dobrze. Tak to jest, jak w liczeniu zawsze dzieci pomagają. Dobra, mamy to, szczególnie w obliczeniach czasowych. Lecimy sobie dalej. A jeszcze z tą techniką klasa piąta, to można powiedzieć, że szkoda, że w klasie piątej dopiero jest z bawarzerówkami, kabelkami. Formalnie oczywiście. Wchodzimy sobie w zmienne, czyli w przedostatnią i to jest dopiero numer. Przedostatnia, mamy zmienne. Co tu jest? No, zobaczmy. Będziemy potrzebować dwóch klocków. Taka sztuczka. Pierwszy klocek ustaw pomarańcze, która równa się 0. To biorę sobie pomarańcze, wyjmuję ją. Wyjmuję pomarańcze. Wyjąłem pomarańcze, widzicie to. To jest pomarańcza, która równa się 0. Później drugi klocek, też zmiennych. Biorę sobie do, czyli zrób coś. Drive, no to jedziemy. Pomarańcza, centymetry. Czyli można wywnioskować z tego dziwnego kodu, który właśnie powiedziałem, że jedź centymetrów tyle, ile jest pomarańczy. Aha. No to mogę powiedzieć mojemu duchowi, bo mówię cały czas językiem Scratcha, czyli duszek tu to jest dash. Mogę mu powiedzieć. O, przepraszam, to dużo kliknięć. Mogę powiedzieć. Jeszcze raz powoli, wiem. Kliknę tu na zero i pojawi się plansza. Pojawi się plansza. Na tej planszy mam liczbę. Liczby. I dzięki tym liczbom mogę wpisać tutaj na przykład 26. 26 centymetrów. Robię sobie znaczek dalej. Mam ustaw na 26 centymetrów. Połączę to ze sobą. I pod spodem mam zrób jazdę, czyli przejedź 26 centymetrów, bo pomarańcza to 26 centymetrów. I w ten sposób, jak wpiszecie jakąkolwiek liczbę, klikniecie play, to on powinien te 26 centymetrów przejechać. W ten sposób to działa. Nawet trochę się posłuchał. Miło.
Więc to są zmienne, ale też zobaczcie jeszcze coś zmiennych, że zmiennych mamy kilka możliwości i chciałem Wam je pokazać, bo one są fajne, że zmienna też może wprowadzać losowość dla robota. Losowość, czyli funkcja losowania random z jakiegoś zakresu, że robot nie będzie zawsze pokonywał tej samej drogi, że czasami może pokonać drogę na przykład od. A, no tak, muszę dać do góry. Klikam, klikam. Klikam sobie tutaj na przykład, o, ładnie, ładnie. 80, o, nawet 100. A tutaj klikam. Od 20 do 100. Do 100. I dzięki temu, za każdym razem, jak klikniemy sobie start, no to ten robot będzie poruszał się na losową odległość. Więc jest pewna dynamika tego, że nie zawsze musi być tak samo. Że możemy to sobie zdynamizować. Co tutaj jeszcze jest ukryte w tych pomarańczkach? W pomarańczkach mamy też możliwość taką, że nasza zmienna może mieć różne postaci. I te postacie są związane z owocami. Banany, cytryna chyba, albo jabłko jakieś takie, czereśnie i arbuz. Arbuz. Więc to mi się zawsze kojarzyło. Ukłon w stronę 1.3, że to jest temat związany ze zbiorami. Że jak mamy jakąś liczbę, czyli zmienna jest takim zbiorem. Takim zbiorem, w ramach którego czasami znajdę tam 5 guzików, czasami 6 kasztanów, a czasami 8 właśnie pomarańczy. I to tak też przybliża się troszeczkę do zbiorów. Mam tu też jeszcze jedną rzecz. Ha, że. Mogę zarządzać, że zmienna może być też kątem patrzenia robota, może być też zabawą z kierunkiem głosu, który do niego dobiega. Więc taka opowieść. Ale co robot jeszcze? Nie mogę niczego przesunąć myszą. Nie działa mi nic oprócz scrolla w myszy do powiększenia pola widzenia. Czy to wina ustawień przeglądarki? Nie wiem tego Edyta. Bo też to nowa rzecz dla mnie cały czas jeszcze, więc masz tylko scrolla, nie możesz obracać. On nie działa na flashu, on działa po prostu na HTML-u 5, więc nie wiem, Edyta tego. Nie wiem, po prostu. Nie będę tuszył. Próbowanie, tak jak Ania chyba, że jak nie drzwiami, to kominem. Okej, co potrafi jeszcze, co nam zmienna może dać, oprócz tego, że zobaczcie, że zmienna, czyli wartość pomarańczy może dotyczyć tego, że robot się porusza, więc drive, tego, że się obraca, czyli też mogę kąt obrotu napisać na przykład 36, 30, 68, nie ma z tym problemu. Dotyczy też tego, że robot będzie patrzył do góry i na dół. Będzie też dotyczyć spojrzeń i obrotów w lewo, w prawo, ale też tego, żeby światła się uruchomiły albo żeby były zgaszone. Jest to możliwe. Spróbujmy ze światłem. Co to znaczy, że robot ma zaświecić światło, które ma wartość 13. Ciach. Ok, może się uda. Ja pomarańczę na 13 i zaświeć światło 13. Zobaczmy. Okej. Okay. Widzicie, które świat. O, polecają na początku w komunikację przeglądarkę Chrome. Dokładnie, Chrome powinien być. Tak, zgadza się, Krystyna. Więc jeszcze, żeby pokazać Wam lepiej, które światło zaświecił Dash, to ja wezmę sobie pobierz zawsze i wezmę sobie ten klocek I light on, czyli włącz światło. Numer 13. Mam czegoś w domciu, żeby mu smutno nie było. A że wyrzutnia. Okej, dobrze. No nie ma jeszcze tutaj wyrzutni symulowanej. I teraz zobaczmy sobie, który klocek się zaświeci. O, widać. Chodź tu. O, widzimy, że LED numer 1. Bo jakoś tak jest, że wartości dla poszczególnych. A Dasza masz w domu. Okej, to nieźle. Wartości dla poszczególnych tych LEDów rosną o 13. Czyli możemy sobie zrobić tak, że on nam po kolei będzie zapalał
kolejne lampki. Pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby dasz nam zapalał po kolei kolejne lampki? Dobra, pewnie można to zrobić jakoś też z zmiennych. Dasza masz. Zobaczcie, jeszcze jest jedna tutaj opowieść. Zmień wartość pomarańczy, dodając do niej jakąś liczbę w tym przypadku. To biorę sobie to. Biorę sobie, zabieram, przepraszam. Zabieram, a jeszcze sobie tutaj zanotowałem, co mam pokazać. Przepraszamy, zaraz to zrobimy. Tylko to skończę i pokażę wam tą rzecz, którą sobie zapisałem, którą chciałem wam pokazać. A nawet dwie. Że mogę zrobić zmień pomarańcze i tutaj dodam wartość 13. Wartość 13. Fajnie, masz Dasza, nie będzie mu smutno. Ok, 13, jest. I będzie cały czas dodawał wartość 13. Zróbmy to. Połączę to do środka. Teraz zrobię duży ekran, żeby to było widać jak najlepiej. I zobaczmy, co nam się zadziało, coś czy nie. A, pokaż się. O, widzicie, co się dzieje? O, tak. Że super edyta. Ja dziękuję tutaj przytomnej Violi chyba. Albo ktoś pomógł tutaj. Ja nie wiem, kto pomógł już, ale dziękuję, że ktoś ma już więcej przytomności ode mnie. To Krystyna 1. Dziękuję ci, Krystyno 1. I widzicie? I on zaświecił wszystkie światła. Można się też bawić tutaj obliczeniami czasowymi, ale nie będę już to szedł, bo nie chcę spalić i po prostu o tej godzinie jeszcze zrobić obliczeń czasowych. Nie chcę, nie chcę. Zobaczcie teraz. Mam tutaj więcej światła. A że ja mam więcej światła, że mnie nie widać, tak? O to chodzi? To może być problem, ale spróbuję. Ale w sumie wy mnie chyba nie widzicie teraz, nie? Bo przecież jest wyłączona kamera. Widzicie? Mój mózg mówi mi, ej, zawiesza się jak twój komputer. Dobra. Nie, że po prostu świeci się więcej światła, bo to była odpowiedź. Tak, dzięki. Ja się jeszcze skupię. Na Daszu, tak, przepraszam. Słuchajcie, teraz chciałem wam jeszcze coś pokazać. O, możesz podzielić się swoim projektem. To mi się podoba. Zrobię jakiś projekt, czy jakąś animację w tym świecie, który tam jest. Nagram jakieś dźwięki, czyli inaczej mówiąc, się napracuję. No to jak się napracuję, to chciałbym to pokazać komuś. Okej, to mogę zrobić że tak powiem, załaduj swój projekt. Wszedłem tutaj i mówię ładuj. No to ładuje, była wyrzutnia, więc ładuj wyrzutnię. Jest. Przepraszam, X, T, C, M. Taki klucz jest do tego projektu. No to jak mam klucz do tego projektu, mamy go, to teraz jest tylko jak ten projekt otworzyć. No dobra, można to otworzyć, można. Jak to zrobić? Wchodzę sobie w lewym górnym rogu, tutaj w te okienko z trzema paskami i trzynastkę. Ok. I teraz, żebym się nie pomylił, wchodzimy w środek. My Projects. Moje projekty. Klikam. Ok. Ja kliknąłem. To tu jest. Możesz teraz pobrać te projekty. Jak to się nazywa? No, udostępnione. No to klikam. No, mistrzu? Ok. I wpisz kod. Wpisuję kod. A, muszę go wpisać, bo go nie skupiłem. XTCM. Wy też to zróbcie, bo myślę, że wy też go zobaczycie. Pobieram. Mam taką nadzieję. Czy to działa? Właśnie sprawdzimy, czy to działa u was, czy to działa tylko. Dziękuję, jak o mnie tutaj dbacie. Czy to działa tylko u mnie, czy to działa też u was, że wy też widzicie ten projekt? To jest ważne dla mnie. Najbardziej chyba. Działa. Dzięki, Magdalena. Macie ten projekt, ale fajnie, macie ten projekt. WoW. Superowo. Cieszę się bardzo. To się udało. Dobra. To wiecie, nawet jakbym nagrał tutaj, są dźwięki. Spokojnie mogę też wziąć sobie ostatni projekt dźwięków. Wejść sobie tutaj.
jaki internet teraz dobry. Może to jednak trzeba otwierać drzwi w czasie webinarów, wiecie? To ten router nie musi przebijać się przez kasę pancerną. Record a new sound. Nagraj nowy dźwięk. Klikam i mogę nagrać sobie ten dźwięk. Zezwolę korzystania z mikrofonu i spokojnie, tak jak w Scratchu, a przepraszam, no Scratchu też, tak jak w Dashu, mogę też nagrywać. Więc tutaj jedyneczka, 3, 2, 1, znacie to i dobry wieczór. 20:50, a my daszujemy. Takie rzeczy tylko w zaprogramie przyszłości. Nie zdążyłem. I zrobię save. OK. Play. Done. OK. I teraz chciałbym to usłyszeć. Dam tą jedynkę tu. Mam nadzieję, że się zagrało. I start. A, mam połączony dźwięk. No nie słyszę. Jest, jest. Coś tam było. Mój mikrofon tego nie przeżył, ani internet, ale można nagrywać. Jak najbardziej. O, widzicie? Tutaj u góry jeszcze fajnie rośnie nam ta zmienna. Widzimy, jak ona rośnie, więc widzimy, jak ten zbiór nam się pomarańczy powiększa. To też jest ważne. Więc jak przygotujecie dzieciom na przykład też jakiś projekt, to wtedy możecie dać im ten kod, oni wejdą i go zobaczą i mogą mieć pozdrowienia od Was, od Dasza. To też jest możliwe, więc o, muszę też to nagrać. Jak to zrobić? To jest ważne. I pokazać. Mogą wchodzić bezpośrednio sami, Aniu, tylko potrzebują Twojego kodu tego. I będzie też film i instrukcja. Wyślę Wam to. I jeszcze jest jedna rzecz fajna tutaj, że oprócz moich projektów i Create New są puzzle. Więc klikam sobie na puzzle i tutaj są zagadki. One są po angielsku, ale mamy już do tego karty przetłumaczone, więc jak dzieci sobie wejdą w jedynkę, to już się zaczyna zabawa. Dobra, to jest, widać cały świat. Widzicie cały świat? Ja widzę. O, jest animacja. OK, ukryję, skip. I teraz jest po kolei start button. Mówi nam po kolei, co to jest. I do tego mamy karty, żeby to było po polsku, przetłumaczone na polski, żeby można było się pobawić. Jest napisane naciśnij start, żeby zadziałał silnik Dasza, więc naciskam. I po kolei kolejne funkcje tutaj są wprowadzane, czyli jest to taki samouczek, a jednocześnie jak dziecko to robi, to wy w tej klasie wtedy widzicie, że on te kolejne etapy przeszedł trochę jak w Code RG. Jest to widoczne, jest to możliwe do zobaczenia. Jak najbardziej tak. Gdzie to było? Tutaj, więc znowu teraz trzeba połączyć ze sobą bloczki, więc te podstawowe zadania on przez to przeprowadza i po prostu można się tutaj w taki sposób też nim bawić, potem są coraz trudniejsze, bardziej złożone rzeczy. Więc są puzzle, są moje projekty, co służy też do udostępniania. Fajnie, że to się udało. Dziękuję za w ogóle teścik. Moje słowo jest jak słowo Scratcha. Musi być zrobione. Obiecuję. Zresztą, no. Chcę to zrobić, bo to fajne, żeby się przydało. Słowo ważna rzecz. I dobra, to do tego chciałbym wyjść z tych puzli jeszcze. Wychodzę z puzli. Dobrze. Pomimo, no teraz ten internet ciut lepiej chodzi faktycznie, ale cały czas mi wraca do puzli. Nie chcę puzli już. Koniec z puzzlami. Kończymy. Create new. Create po prostu nowy projekt, jesteśmy w tym miejscu. Okej, słuchajcie. Betty z Łodzi, czy jesteś? To ważne ogłoszenie zapewne. Pyta też Betty z Łodzi. Jeszcze słuchajcie, mam tak. Mam dla Was tutaj historię, że robiliśmy razem tam z ekipą, ale to z Wondera, czyli tych od Dasza, ale też umieszczaliśmy to za zgodą centrali cyfrowego dialogu, po prostu linki
linki tu znajdziecie sobie tam 12 różnych zasobów, w których są pomoce takie jeszcze na czas zdalnego nauczania. Mam ze Scratcha pozowanie na koniec dla mnie. Chyba iż, a zaświadczenie będzie. Nie doszukałem się zaświadczeń, w sensie nie byłem w stanie się przebić do nich, bo widzicie, co się działo, więc nawet nie próbowałem już drugi raz. Ale jak jesteś zapisana na, że tak powiem, ankiecie, to zaświadczenie powinno do Ciebie trafić w takiej czy innej formie, a jak nie, to zapytaj swojego trenera, który Cię ogarnia i on Ci pomoże. Już dałem link i teraz, chyba że nie jesteś zaprogramowany w przyszłość, Renata, ale chyba jesteś. Dobra. Super. I tutaj jeszcze stop sharing. Dobra, już wychodzę. Wychodzę z tego, bo słuchajcie, wyłącz to. Jest moja kamerka. Sekund współdzielenie. Pokaż to. Dobrze. To tak, daszowce, gotowce to wam dałem. OK. W przyszłym tygodniu też z daszami będziemy robić 1-5 czerwca taką imprezę małą, online'ową. Skończył się miesiąc Scratcha, zacznie się tydzień Dasha i Dota. Tydzień temu robiliśmy. Selfie masz z Scratchem. Okej. No to ja poproszę centralę, Renia, bo ja się nie zajmuję po prostu zaświadczeniami. To nie akurat nie moja działka, chyba że to dotyczy moich nauczycieli. A ty masz swojego trenera, to on powinien się tobą tym zająć. I teraz tak, mam nadzieję, że wypełniłaś tę ankietę, bo to jest to coś, co miałem zrobić. Tu jest link do ankiety jeszcze raz. I teraz ostatnia rzecz. To taka na koniec, zamknąć roboty tak na poważnie, że też jest takie pojęcie jak kobot, i tutaj będzie taki ciekawe połączenie trochę sztuki, robotyki, sztucznej inteligencji. O jednej rzeczy wam nie pokazałem, no ale trudno. Kiedy indziej, bo już się nie zmieścimy ze sztuczną inteligencją. Ale dobrze, że tego nie zrobiłem, bo w ogóle Dasza bym nie pokazał. Więc nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Dziękuję. Dziękuję, Monika. Bo mam fajną sąsiadkę. I czasem jestem fajnym sąsiadem. Czasami się spotykamy. Dobra. To tylko film. Sztuczna inteligencja zostanie na kiedy indziej. Już ją na jakimś webinarze kiedyś gdzieś tam pokazywałem. To jest w ogóle. A nie chcę tego, nie chcę tego filmu. Nie chciałem już Dasza, przepraszam. Dasz mi się tu wkręcił. Naprawdę dzisiaj. A zamknij. Jest takie okno, zamknij. Trzeba z niego skorzystać, żeby zamknąć to, co było. Okej. Okay. Tu jest film nowy, będzie troszkę się pojawi. To takie zakończenie. Zobaczcie, jakiś w ogóle choreograf, człowiek, który tam, wiecie, Hollywoody, alternatywne tańce, połączył się ze sztuczną inteligencją, swoje moce i po prostu. I to jest fajne, też pokazuje, że technologie mogą też działać w sposób taki, I don't że know why they're, kreatywny to też. my mind, they're very I different to oczywiście movers, jest but po they all look angielsku, ale można sobie, o, his widzicie, interest in zbiera dane na temat generating ruchu ludzi i identity. potem na He tej draws podstawie w ogóle content powstała from his sztuka history and from his i można sobie background. popatrzeć There's space in na to, co się his dzieje. Rewelacja, naprawdę learning rewelacja. dancing O, or widzicie? learning Zawodowi coding. tancerze, And with tancerze, this project, tancerze, one of the most tancerze, exciting things is tancerze. that it's this Więc takie example of rzeczy how mnie you też can ruszają, dlatego use myślałem na new koniec takie technologies in trochę combination with ukojenie other art forms or other połączenia media. technologii Time, ze sztuką. O, widzicie? space, Wiersze, sweat, które effort. poruszają się, It's a które whole other silnik learning sztucznej curve. inteligencji angażuje It's do part of ruchu z ego, tancerzami. No, takie rzeczy but po good prostu on one migra. sense Aha, of daj love for link. Dodam wam humanity. dwa linki, bo I jesteście trust tacy there fajni, are że prosicie o these linki. artists, Jeden link do technologists out filmu, there a that will drugi link, continue którym developing dowiecie się everything więcej and o that tym everyone can eksperymencie. play with something Proszę bardzo, z that's readily przyjemnością. A available to, in czego their wam nie homes pokazałem, and then maybe use it in a performance, dziękuję use it in bardzo. a 3D Nie space, not spodziewałem just in się. front of their I monitors at teraz home. jeszcze, I've drodzy, spent my entire human
human rights to, czego wam nie pokazałem. To tu jest coś, gdzie można nauczyć sztuczną inteligencję, żeby rozpoznawała na przykład mnie i nie mnie. I na przykład mojego tatę. Albo jak dzieci mają, że mogą sprawdzić, jak bardzo są do siebie podobni. No ale dzisiaj to już tego nie pokażę. We want to know what's not working. Webinarze o sztucznej inteligencji. I hope that people are able to explore language and movement and on the development side people see all the possibilities of things that they can create that are more unconventional and move into uncharted terrain. Thank you all very much. Thank you, thank you, thank you. The next frontier for machine learning is context. Zaraz pobiorę sobie styki, żeby mieć wasze dane też. W ramach cyfrowego dialogu mogę je obracać, żeby mnie RODO zaraz jakieś nie...